Witam Was bardzo serdecznie. Na początku tego lipca, tego czasu słonecznego i radosnego, kiedy może też spotykacie się z dużą grupą Waszych osób z rodziny, przyjaciół. Mam nadzieję, że tak jest też. Że może gdzieś tutaj nawet rodziny przyjeżdżają do Was z Polski, żeby odpocząć sobie nad tym naszym polskim, dobrym, pięknym morzem. Wiecie, jak są takie spotkania rodzinne, to bardzo wiele tematów poruszanych jest przy stole. Ja sam nawet mimo tego, że jestem księdzem, wiele razy na swoich takich rodzinnych uroczystościach słyszałem przecież te tematy główne. Najpierw polityka, później oczywiście jakieś może finanse, no i Kościół. Zawsze ten temat gdzieś tam musi, a Kościół to, Kościół tamto. I może chciałbym dzisiaj na początku dotknąć może tego tematu takiego. Na początku może chciałbym dać świadectwo troszkę o moim kapłaństwie, a później chciałbym może przez chwilę dotknąć tego tematu trudnego, tego wszystkiego, co się dzieje w naszym społeczeństwie, tych dyskusjach przeróżnych na temat kapłanów. Na początku chciałbym Wam powiedzieć, że ja pochodzę w ogóle z Kołobrzegu, z Bazyliki Kołobrzeskiej i ja zostałem bardzo późno ministrantem, bo już miałem tam 13,5 roku, jak zostałem ministrantem. I powiem Wam, że spotkałem ogrom cudownych kapłanów. W Bazylice wtedy było chyba około 4 wikariuszy, proboszcz, bardzo też proboszcz taki surowy, świętej pamięci ksiądz prawat Józef Słomski. Ale powiem Wam, że miłość do Boga, miłość do Jezusa, do ludzi, naprawdę zdobywałem od nich. Modliłem się w kościele bardzo dużo, ale widziałem przed sobą kapłanów, którzy naprawdę żyją autentycznie Bogiem, autentycznie żyją Jezusem, że z pobożnością taką należną sprawują święte sakramenty, że prowadzili mnie bardzo dobrze w sakramencie pokuty, spowiedzi, że mogłem liczyć na ich rozmowy, na spotkania. I na pewno to, że jestem dzisiaj księdzem, to w dużej mierze jest także zaletą spotkania bardzo dobrych kapłanów. I mam nadzieję, że Wy też w swoim życiu spotkaliście wielu dobrych kapłanów. Tutaj przecież w Koszalinie, gdzie tyle kościołów się budowało w ostatnich kilkudziesięciu latach, spotkaliście wielu takich gorliwych zapaleńców bożych, którzy naprawdę mogliby wszystko oddać dla Jezusa. Kapłan, który był prawdziwym świadectwem Jezusa, dobrym, który przychodził. Pamiętam takie zdarzenie, wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, żeby u nas był taki biskup Gołębiewski. Może już sporo lat minęło. I czasami ktoś nawet powie, a taki surowy biskup, taki może niedostępny, nasz biskup Edward jest dzisiaj człowiekiem bardzo dostępnym, takim bardzo przyjaznym w kontakcie. A powiem Wam taką ciekawostkę, że kiedyś spotkałem księdza, który mi powiedział, Radek, wiesz co, byłem po kolędzie tutaj w parafii katedralnej i wyobraź sobie, że spotkałem taką rodzinę dość ubogą, która mówi tak, a nie ma tego biskupa Gołębiewskiego? Już szkoda, że wyjechał. I on taki był bardzo zdumiony, bo biskup Gołębiewski czasami trzymał taką rezerwę. I okazało się, że biskup właśnie Gołębiewski, który później wyjechał do Wrocławia, słynął z tego, że w ukryciu chodził i rozdawał jedzenie ubogim rodzinom. To wiecie, to bardzo takie jest zadziwiające. Znam wiele takich sytuacji, gdzie naprawdę kapłan przejął się człowiekiem do głębi serca i dał swoje serce i dał naprawdę swój czas i swoje życie. Ale chciałbym też oczywiście dotknąć tego, co dzisiaj słyszymy w mediach, co słyszymy w tych różnych filmach, choćby w tym filmie Nie mów nikomu, czy te wszelkie dyskusje, które są dzisiaj prowadzone na ten temat. Chcę na początku może tylko powiedzieć, że tak, to prawda, są źli pasterze. Są źli pasterze, tak jak są złe owce. Są źli pasterze, którzy pokochają czasami bardziej pieniądze od człowieka. Są źli pasterze, którzy zbłądzą seksualnie. Są źli pasterze, którzy nie dotrzymają celibatu. Są źli pasterze, którzy się nie modlą. Są źli pasterze, którzy nawet może nie wierzą w Eucharystię. Mieszkając we Francji, spotkałem wielu osób o bardzo dziwnych poglądach. To prawda, ale chcę tylko powiedzieć, że myślę, że w tym zagubionym społeczeństwie możemy spotkać bardzo wiele osób zagubionych. Bardzo wiele. Ja sam, jako w miarę młody ksiądz, będąc z domu Miłosierdzia Bożego, sam spotkałem się z wieloma kapłanami, którymi podałem też pomocną dłoń. Tak,
Tak czasami bywa, że przychodzi ksiądz z drugiego księdza, mówi: wyspowiadaj mnie, pomóż mi, porozmawiaj ze mną. Ksiądz to zwykły człowiek. To zwykły człowiek taki sam jak wy, którzy wyrośli z takiego podwórka, z takiego domu, czasami z domu trudnego, niełatwego. Ktoś może nie miał mamy, ktoś nie miał może taty. Nie zawsze wszystko się wyprostuje. Nie zawsze tak będzie, że tak człowiek przylgnie do Jezusa, że łaska będzie go ciągle jakoś ciągnęła. Wiecie, ksiądz Jan Twardowski powiedział kiedyś taki wierszyk, napisał taki może felieton bardziej. Mówią o Kościele, że tam kryzys jest. A ja mówię wam, kryzys w Kościele będzie dopiero wtedy, kiedy ksiądz wyjdzie na ambonę i powie: idźcie kraść. Bardzo to mnie kiedyś tak zdumiało i ucieszyło. Taki byłby kryzys. Jednak cały czas w Kościele słyszycie dobrą drogę. Bądź przy Jezusie, bądź przy Nim, idź dobrą drogą, pomagaj człowiekowi, idź ku życiu wiecznemu. Bracia i siostry, szczególnie tutaj starsi, doświadczeni życiem, dobrze przecież wiecie, że ludzie są bardzo różni. I niestety ze smutkiem muszę wam powiedzieć, że także w Kościele ludzie są bardzo różni. To jest wielkie społeczeństwo kościelne, kochające Jezusa w sposób bardzo różny. I pasterze są też bardzo różni. Kiedy w Polsce dzisiaj mamy kilkadziesiąt tysięcy kapłanów i osób i zakonników, jeszcze nie licząc w ogóle sióstr zakonnych, to tak naprawdę jeden będzie milszy, drugi będzie może wredny, drugi może będzie miał taki charakter czy inny. Mamy coś takiego w sobie, że chcielibyśmy zawsze widzieć Jezusa w tym kapłanie, czy siostrze zakonnej, a jest to zwykły człowiek, który też idzie drogą ku Jezusowi. Wymagamy od niego jakoś tak bardziej, tak jak od policjanta czy lekarza, a jednak ci ludzie mają też prawo, tak po ludzku oczywiście, do upadku. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, sam moje serce płacze nad tym, co słyszę, co widzę, ale wiem, że znam. Znaczy sobie policzyłem z ciekawości. Wiem, że to wam trudno jest w to uwierzyć, ale policzyłem sobie, ile znam sióstr zakonnych, braci zakonnych i kapłanów. 2200 osób. I powiem wam, że większość z nich naprawdę dobrze pracuje, naprawdę oddaje życie Bogu i człowiekowi. Może ktoś być zaskoczony, że jakoś tak bardzo pobieżnie dotykam tego tematu, ale myślę, że media ogólnie tak bardzo uderzają dzisiaj w kapłanów, że dużo złych rzeczy się nasłuchacie od nich. Ja może chcę wam powiedzieć, że naprawdę znam ogrom z ręką na sercu ludzi, którzy pięknie pracują. Wiecie, ile razy tu poproszę jakiegoś kapłana z Koszalina, przyjdzie pomóc mi odprawić mszę świętą, przyjdzie kogoś wyspowiadać, spotkać się z człowiekiem. Naprawdę, ogrom dobrych ludzi, którzy żyją w sposób zwykły i prosty, którzy oddają tak zwyczajnie swoje życie. Powiem wam taką ciekawostkę, bardzo, 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 bardzo niezwykłą, że znam taką historię, może ona was zaskoczyć. Znam tego księdza, może nie powiem z imienia nazwiska, bo to będzie bardzo osobiste. Ale wiecie, byłem kiedyś w takiej parafii, nie chcę powiedzieć takiej też jakiej, i tam doszło do konfliktu między starszymi ministrantami a kapłanami. Bolało mnie to jakoś bardzo. Gdzieś tam się poprztykali i jak to młodzi ludzie po prostu unieśli się też honorem i przestali służyć do mszy świętej. Oni zawsze stali gdzieś tam z tyłu w kościele. I był taki bardzo dobry ksiądz, wiecie co, o takim gołębim sercu. I takie do tej pory ma to serce, bardzo dobre. I wiecie co on zrobił pewnego dnia? Zobaczył jednego z ministrantów starszych, który stał właśnie z tyłu w kościele i wiedział, że on jest taki zbuntowany przeciw tym kapłanom, którzy zresztą, powiem wam szczerze, to oni narobili tam najwięcej bałaganu, bo po prostu nie chcieli się dogadać z tymi młodymi ludźmi. I wiecie, że ten ksiądz wyszedł z konfesjonału w czasie mszy świętej, wziął tego człowieka, po imieniu go zawał dokładnie, on się nazywał Mateusz, i mówi: wyjdź na zewnątrz, rzeź tam trochę niżej. I kiedy zeszli tam niżej, to powiedział tego Mateusza tak: zdejmij buty. Ten chłopak mówi: księdza, no co ksiądz, co ksiądz to odbija, no co to? No, ale mówi: zaufaj mi, zdejmij buty. I on uklęknął przed nim i powiedział, że zrobię coś takiego jak Jezus. Przepraszam cię za to, co moi koledzy kapłani uczynili. I ucałował jak Chrystus jego stopę.
Popłakali się oboje. Chcę wam powiedzieć końcówkę. Końcówka jest taka, że ten Mateusz jest dzisiaj księdzem. Pracuje, jest bardzo dobrym księdzem. Można powiedzieć, że ten ksiądz jakoś uratował też jego serce i życie. Takich sytuacji jest bardzo, bardzo wiele, gdzie naprawdę kapłan przychodzi z pomocą człowiekowi bardzo mocno. Wiecie, mnie najbardziej boli w tej całej sytuacji nie to, że mówi się, że brak jest prawdy, bo prawda jest taka, że kapłani się gubią bardzo mocno i bardzo boleśnie i w sposób najbardziej ohydny. Tak, jest to prawdą, ale boli mnie najbardziej to, że ktoś pomyśli sobie, wszyscy tacy są. Nie, to nie jest prawda. Większość, znakomita większość oddaje życie Jezusowi szczerym sercem, oddaje życie człowiekowi całym sercem, pieniądze, czas, serce, czułość. To się naprawdę dzieje. To się naprawdę dzieje. W tym mieście to się dzieje. I wiecie, mnie najbardziej urzeka też to, że mogę śmiało powiedzieć, że z tego domu Miłosierdzia Bożego to nowe zgromadzenie braci Miłosiernego Pana i za chwilę to zgromadzenie sióstr. Przecież to są ludzie, którzy noszą habity. Wychodzą na te nasze drogi tego miasta i spotykają się z człowiekiem każdym udręczonym. I wiecie, że chodzą do różnych kamienic, gdzie ludzie na nich czekają i podnoszą ich serce. I nawet ostatnio, kiedy bracia wrócili w niedzielę po takim spotkaniu, po kilku godzinach spotykania się z ludźmi w mieście, to powiedzieli do mnie tak, proszę księdza, połowa naszych spotkań to były spotkania nie z człowiekiem ubogim, ale z mieszkańcami Koszalina, którzy chcieli pogadać. Bracia i siostry, święty Kościół, bo Bóg w nim mieszka, grzesznych ludzi. Nie chciałbym wam mówić swoich grzechów, bo byście powiedzieli, kurczę, nie będziemy go słuchać. Chcę swoje grzechy wyznać w spowiedzi, które są tajemnicą tylko przed Bogiem. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem też słabym człowiekiem i grzesznym i upadam, ale podnoszę się, staram się iść za Jezusem, kochać Boga i człowieka, i moją siłą i mocą jest Chrystus. Myślę, że wielu kapłanów, którzy coś złego uczynili, po prostu porzucili Jezusa w jakimś momencie swojego życia. Bądźmy wszyscy przy Jezusie. Przylegajmy całym sobą do Jego serca, a przetrwamy to wszystko. A po prostu chcę wam powiedzieć, że moje doświadczenie, myślę, że wasze też jest takie, że jest wielu wspaniałych kapłanów, którzy oddają życie za Boga i człowieka.